Sama podróż może się odbywać koleją, ale jako że w całej Unii Europejskiej mamy różne państwa, takie jak na przykład malutką Maltę, która ma 316 km kwadratowych, więc tam trudno się tylko przedostać na nasz kontynent, więc są też inne możliwości, prawda, czy to samolotem, czy to promem. Na pewno bym się wybrała, żeby pozwiedzać właśnie całą Europę i żeby wszędzie gdzieś być po trochu, żeby po prostu powiedzieć, a byłam tu, tam, nie? Wystarczy się zarejestrować na portalu YouDiscover.eu. Jeżeli chodzi o same zapisy, to już dużo czasu nie zostało. Do 12 godziny 26 czerwca można się zapisywać właśnie na tą inicjatywę. To jest całkiem co innego, jak się o tym uczy, czy gdzieś się czyta w internecie, a całkiem inaczej, jak na przykład się zobaczy to na żywo i porozmawia z tymi ludźmi i nawet nabrać trochę takiego doświadczenia, żeby skonfrontować, jak się na przykład mówi po angielsku. Nie? Żeby trochę nabrać doświadczenia, nie wiem, popróbować różnych nowych rzeczy i właśnie poznać nowe kultury.